Siema. Dzisiaj zapogramy w Heroes Hour. Jest to. Ja bym to nazwał takimi artowymi Heroes'ami. Ponieważ jak zaraz zobaczycie, Gierka jest bardzo inspirowana Heroes'ami. Mamy tutaj um, jakby turowe chodzenie po mapie, rozbudowę własnego zamku, rekrutowanie właśnie tam jednostek w tym zamku. R główna różnica jest taka, że sama walka jest już w czasie rzeczywistym. Także to jest taka chyba największa różnica, jeżeli chodzi o tę grę i o Heroes'y. A, i minus jest taki, że nie ma tutaj multiplayera, jest tylko solo, czyli single player, albo ewentualnie dzielony ekran z kimś. Nie ma multiplayera, także to jest giga słabe. No, ale mamy język polski. Także zaczniemy sobie tutaj od pojedynku, czyli na bardzo małej mapie, jeden na jeden, z jakimś hopem. Tutaj możemy sobie wybrać naszą frakcję. Problem jest taki, że ja kurde, totalnie nie wiem, dam losowe wszystko. Drużyna, drużyna jeden, dobra, Git i on też niech ma losowe, dobra. Także poziom trudności normalny, bo ja tu wcześniej nie grałem. Widziałem tam chyba jeden filmik, ale nie grałem jeszcze. Także dobra, jesteśmy w naszej gierce. Chodzimy yy, ludzikiem tak w shroudsach i tak tutaj mamy. O, wiem, że jest coś takiego, i tutaj sobie rozbudowujemy, i dzięki temu mamy lepsze jednostki i tak dalej. Osobiście to kurde, nie bardzo wiem co powinienem, ale mamy tutaj latarnię duszy. I tak, latarnia duszy chwyta duszę zabitych wrogów, które może następnie uwiązać do nieumarłych żołnierzy. Dobra, czy ja bym to wziął? Zróbmy to, ok. No i już dzisiaj nic nie możemy zrobić, bo rozbudowaliśmy, tak w Heroxach oczywiście. Także git. Jeżeli chodzi o rekrutację jednostek, to tutaj mamy. Pyk. Tu już max. A, i tutaj nie mogę. Ok. No tak w zasadzie. No dobra, czyli tu mamy nasze jednostki. Mamy 5 tarantul i 30 szkieletów. Nie mam pojęcia, czy my z kimś jesteśmy w stanie wygrać. Ale na pewno będzie trzeba spróbować. Dobra, także pójdziemy sobie chyba tutaj, bo to w skrzynie skarbów. Tak, a to jest trudne. Wymagająca. Wszędzie Wymaga... jest kurde wymagająca, a nie ma czegoś łatwego? Dobra, czyli wychodzi na to, że wszędzie albo mamy trudne, albo mamy wymagające, pójdziemy sobie tutaj. O i tak wygląda nasza walka, mamy walkę. Tutaj mamy przeciwników, robak, jaszczur, strzelec i tutaj mamy nasze jednostki. Jednostki możemy sobie przyciągnąć jak najbliżej. Pyk. Po czym klikamy, zacznij bitwę. No i mamy bitkę, nie? Tego co, o! Możemy nimi też sterować? Żeby im kazać gdzieś iść, na przykład. To jest giga fajna. Ty, 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 bohater mi umiera, halo. Tak powinno być? Nie, nie wiem. Ty, bo my tu przegrywamy. Halo. Czemu przegrywamy? Nie podoba mi się to. Eee, czemu ten bohater nie walczy? A bo on chyba umarł. Porażka. No cóż, nie udało się. Ale powiem wam, że chyba nie powinienem tak od razu walczyć, nie? Także. Ciebie <grymy> sobie jeszcze raz. Dobra, ustawienia dałem takie same. Tylko oczywiście mamy inny zamek, bo znowu dałem losowo. Pytanie, co my tu mamy? Zabieraj jedną jednost jednostkę klejnotów dziennie. Dobrze miosła. O, to by było fajnie. A tu już mam, tak? Czy ja tego nie mogę? Wyższego poziomu miasta Okej okay. Czyli co? Tylko to mogę zrobić? A to wychodzi, że tak No dobra A i teraz będę mógł, okej okay. Czyli prawdopodobnie Kurde Walki tutaj niemożliwa, bardzo trudna Pójdziemy sobie tutaj obelisko Pyk O, mamy też takie skarby jak w te obeliski No, to pamiętam z Heroesów Dawno, bardzo dawno temu grałem w hero'cy, ale to akurat pamiętam. Dobra, tutaj mamy złoto jakieś, to Czarny obelus. Dobra. No i w sumie tyle. Tutaj mamy zbudowane. Ewentualnie sobie jeszcze tutaj kupimy jednostki. No i kończymy turę. Tura przeciwnika. I komputera, pyk. Dobra. Teraz tak, tutaj mamy giga walki. Mam rudę. Dobra, wiesz co? Wziąłem sobie tutaj na razie to. Tyk. O, i te skrzynki są za pliko. Złoto albo rtęć. Rtęć mam mało. Ona pewnie będzie do. Będzie potrzebna pewnie do produkcji jakichś jednostek. O, bierzemy doświadczenie. I tutaj możemy sobie różne rzeczy wybrać. Jak byliśmy level teraz? Bohater, spodaję, bo teraz, podaję, 120 punktów zdrowia na poziom. Każdego dnia wydawana jest jedna jednostka rtęci. Zamiar bohater zyskuje 4 rt rtęciowe stworzenia. O, to by było ciekawe. Kurde, nie wiem, spróbuję tu magię rtęci. Aha, bo ja tu ulepszam, tak, tak? Hmm, nauka Liczba zdobywanych punktów doświadczenia o 25%. Kurde, poszedłbym w to tak szczerze. No, Zmieniamy to. Bo eksp jest przydatny zawsze. Dobra, to też mamy takie walki, których raczej nie zrobię. Idziemy sobie do miasta i pyk. E, 1000 złota i dwie sztuki retenci chyba? Chyba tak. Dobra, bierzemy to. Teraz tak, mogę sobie wybrać albo ognisty lansier... albo łucznik. 41 zdrowia. Oni są ogólnie lepsi, tylko... Mamy wtedy dwie sztuki mniej. I mają mały zasięg. Oni mają duży zasięg. Szybkość, obrażenia. Dobra, wezmę łucznika. Dobra, i dzisiaj to tyle. Także sobie jeszcze kupimy. No i zaraz w sumie będziemy mogli chyba wrócić po tą armię. Naszą, żeby sobie ją wziąć. Będzie chyba można pierwsze bitki toczyć. Pyk, to sobie. O nie, 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 nie. nie. Dobra, teraz nie chcę iść. Wezmę sobie kształki. Dobra, wracamy powoli do naszego miasta, bo tutaj już chyba... Tutaj jeszcze ewentualnie mógłbym to zebrać. Ja chciałem wziąć sobie te jednostki, które rekrutujemy. I gdzieś pójść powalczyć. Tutaj mamy Targ Kawerna. Tutaj możemy rekrutować bohaterów. Pozwala przełamać jednostki, w za rzadkie zasoby. Fort. Zwiększa tygodniowy przyrost stworzeń. O, no dobra, weźmy fort. A, i tu też mam jednostkę, mam wojownika. I mam łucznika kolejnego. Nie o to wezmę wojowników chyba. Zadzą się na pewno. Jak mi się wydaje. Dobra, a tylko ja nie mogę ich kupić teraz, muszę czekać do kolejnego tygodnia i wtedy prawdopodobnie będę mógł ich kupić. Okej. Okay. O, to co, tury? No i tak, idziemy sobie do miasteczka naszego. Bierzemy sobie jednostki, pyk. Czy możemy coś rozbudować ciekawego? Po bitwie Lazaret ratuje połowę straconych jednostek należących do tej frakcji. O, to jest ciekawe, kurde. No, dobra, biorę to. To może mi się przydać. O, tutaj na przykład na Easy powinienem wygrać, nie? Z nimi. Hmm. No dobra, spróbujemy. Pierwsza bitka. Znaczy pierwsza bitka już była, ale tamta była unlucky. Tak. To jest mele. Też chyba mele. A, i wojownicy z łucznikami chyba razem biegają. A nie, nieba, ja ich połączyłem. Mogę ich jakoś odłączyć? O, mogę. Dobra, i pa. Ich mogę razem połączyć. Melaków. Pyk. A będą solo. Dobra, zacznij bitwę. Jedziemy. Ciekawe, jakie straty będą. A, mogę zwiększyć szybkość. Za dwa. No tak, dobra. Udało się. Wygraliśmy. Ile straciłem? Straciłem pięciu wojowników i jedną pandę. No ja to chyba nie najgorzej. Dobra, ale wybiliśmy level. I teraz tank. Kiedy atak bohatera ma szansę zamienić wrogiem złoty posąg. Na tego go zabiję, za dodatkowe dodatkowy złoto po wygranej bitwie. Okej. Okay. Hmm. Kurde, ja bym i tak poszedł to domu, magię rtęci, tak szczerze. Chociaż ja nie mam rtęci. Hmm, dobra, to pójdę. Co? To zniszczenie, chyba. Dobra, let's go. Ja możemy sobie już to wziąć: drewno, pyk. I mamy tartak. Także fajnie. Tutaj nie wygramy, ale możemy sobie coś pozbierać. Dobra, i co ja mamy tutaj do zrobienia ciekawego? A, nic, bo to już robiłem dzisiaj. O i, wróciło mi dwóch pojawników do miasta. To jest akurat gate, dobra, koniec tury. Tak, idziemy sobie tu pozbierać? Fontanna. Okej. Okay. Werna. Prawie eee, solidny, przytulny i ogólnie zachodzący do wizyty budynek. Za dwa i pół koła mogę mieć bohatera. No, dobra. Że mamy drugiego bohatera. Kozak tutaj mamy trudną bitkę jakoś dobra biorę rtęć mam mi giga mało to by mi się przydało no rtęć dziennie bym dostawał co my tu w ogóle mamy za jednostki Takie, kurde ja bym przerzucił te jednostki do niego pyk o i ten jak sobie biega będzie sobie zbierał różne rzeczy chyba no, to on daleko nie pozbieram. <gry> Dobra. W sumie tydzień się powoli kończy. To ten będzie szedł do miasta. Po jednostki. Okej. Okay. Co ja to mogę zrobić? Do ludu. Ulepszenie. A, czyli na jednostki. O, mamy miasteczko i możemy sobie wybrać jedną z trzech rzeczy. Nie no, to chyba to wezmę. Raz na tydzień zapada przeciętą ilość złota, rudy, drewna, kryształów, rtęci i siarki. To jest giga fajne. No, dobra, go. Dobra, i teraz mamy kolejne rzeczy do odblokowania. Możemy tych ulepszyć. Opów. No, okej. Okay. Rekrutować chyba nie mogę na razie. Musimy poczekać na kolejny tydzień. O tam uchodził jakiś hop. widziałem go Dobra, więc tak, ten idzie sobie gdzieś tam do góry A ten sobie idzie do miasteczka Zostawia jeszcze jeden dzień Będzie nowy tydzień Kierbaciany rycerz Hmm Targ Dochód miasta o 500 złotych dziennie Kierbaciarnia Magiczną herbatę mogło pozyskać. Dobra, wezmę chyba to, żeby mieć po prostu nową kolejną jednostkę, tak jakby w nowym tygodniu. Bo za niedługo się kończy. Będzie fajnie. Na tych sobie weźmiemy oczywiście pyk. No i dobra, on sobie tu stoi. Czekamy ja cały czas na nowy tydzień. A tym sobie idziemy zwiedzać, co tam ciekawego jest. Kształki pozbieramy. Złoto, rtęć, o, rtęć mi się przyda. Dobra, co możemy w mieście zrobić? O, dobra, wezmę to. To złoto to też, już mam tylko 4K. A za niedługo jest nowy tydzień, będzie trzeba jednostkę kupić, kurde. To też nie jest tak, hop -siup. Dobra. Kurde, ale tu jest dużo jednostek. Dobra, mamy nowy tydzień. Idziemy, i co bym chciał kupić? Nie mamy tych adeptów. Ja mogę ich jakoś ulepszyć? No, to jest ciekawe. Ja nie wiem. Mamy drugi poziom miasta. Nie wiem, czy jakoś ich mogę ulepszyć. Teoretycznie powinienem móc, ale nie wiem, jak to działa w tej gierce. No dobra, na razie sobie kupimy. Hmm, braknie mi złota na tych. Herbacionego rycerza. Ich mogę ulepszyć. o A mogę ich ulepszyć? Dobra. Kurde, poczekamy sobie, bo jeszcze bym chciał tylko tych ulepszyć. Jeden dzień sobie poczekamy. Mmm, herbaciarnia. Tutaj na razie chyba nie chcę niczego. Ten może gdzieś iść ten, o, pyk. Gdzie ty możesz iść tutaj dalej? zbierać by się przydało jeszcze. O, tu mamy siarkę. Dobra, zakończymy tę turę. Ty nie wygram. O, z nim wygram ty Ale mógłbym go porobić. Ja jestem w stanie ulepszyć sobie tych rycerzy. Pyk, ulepsz. Dobra, git, mam ulepszonych. Kurde, ja bym poszedł go porobić, tak szczerze. Jezu, ja sam za to. Mam no, rakietę z Jak nie mi? Ty, on się bije z kimś. Chyba. No nie wiem o co chodzi. <gry> Ale ja go chyba jednak nie chcę atakować. Kurde, nie rozkminiam tej mapy bez skitu. No? No dobra, nieważne. Skrzynia skarbów. Złoto albo kryształy. Kryształów na razie nie potrzebuję w złoto. Okej. Okay. Normalna. Czyli wygram. Teoretycznie. No. Nie, no dobra. Zostawiam go. Albo. Dobra, walimy go na łeb. Pyk. na armia, nie wszystkie jednostki mogą od razu ruszyć do walki. Okej. Okay. No dobra. Czyli tak. Tych sobie damy tutaj. Tych sobie damy tutaj, wszystkich, pyk. Tutaj mamy tego adepta i łucznika. Adept niech idzie z nim. On niech idą razem. Łucznik tutaj, dobra. Git. Lecimy. Zacznij bitkę. No, e, chyba raczej na czynku idzie. Już nic, niech tu atakują. Przyk ofensywny. O, wygraliśmy. Łe, łatwo poszło, zaraz straciłem. Trzy jednostki tego i jedną jednostkę tego. Pięćka expa hmm. Dobra bierzemy złotka, Złotko się przyda O i ten chłop też bił level No co my tu mamy Oligarcha O to będzie git, Biorę to. A bo ja walczyłem z mobkiem, a teraz dopiero będę walczył z tym o nie, no dobra. Nie wiem, w sumie. Nieważne. Amulet odwagi. Zjeden morale. Bierzemy. Wiem, że w Heroesach zawsze te rzeczy były fajne. Dobra, mam jakiś mieczyk. A, założyło mi ten mieczyk. Okej. Okay. Ha. Dobra, więc co? Ja bym chciał mieć po tą siarkę najpierw. Tam na dół mi się siarka robiła w tym tygodniu chciałem to zrobić Żeby... no bo co tydzień prawdopodobnie też więcej mobków się respi, nie? Wszędzie. Kurde, ja chyba wczoraj nic tu nie ulepszyłem. Jak mi się wydaje. Dobra, mamy ulepszenie. Ja mogę coś ulepszyć. Tak, pyk, ulepszenie. Pujemy i lecimy. To mam. A ja chcę iść po... Siarkę. tutaj. Oj, to będzie łatwa bitka. Dobra. Tańcz ten, ten chłop gdzieś może tutaj iść sobie jeszcze. On już raczej niewiele ma tu do zbierania. Musiałbym tutaj to ogarnąć, żeby wyjść z tego miasteczka. O, tu jeszcze złoto może sobie zebrać. Dobra, zakończ turę. No i dobra, idziemy na bitkę. Dużej jest 50 aż. Tutaj damy tych. Oni sobie pójdą tutaj. Razem z bohaterem. O, pyk. Dobra, uczyńcy niech tu pomogą. Oni sobie raczej pradzą. Dobra, no i git. Chcieliśmy mieć dwóch yy, adeptów tylko. Łe, to taka strata to. Hmm, co ja bym chciał? O, leczenie, git. Małe leczonko. Bierzemy rtęć, dobra. I tutaj ogólnie przydałoby się wszystko wyczyścić, nie? Czyli tu jakiś klejną, tu umiejętność, nauka i moc. O, to będę chciał na pewno. Wyczyścimy sobie teraz to. Oni pójdą tutaj. Tych damy tutaj. pyk. Jak tych kurde, rozwalał? Eee, łatwe te bitki. Dobra, mamy to. Stwyciłem czterech adeptów. Kurde, dużo. Nie tak to miało być. Magiczna ochrona fortuna. Błękitna krew. O, obniża koszt tworzenia dostępu we wszystkich miastach o 20% surowców. Git To mi się przyda Dobra, mamy to Ja bym sobie wziął to, to jest jakiś kurde itemek fajny chyba Mam tu w nextie najwyżej to Jeszcze mamy tu złoto do wzięcia No i tutaj już nic nie mam nie, ten bohater to już Józef jest trochę Bo nim już raczej nic nie porobię tutaj Także Ja coś mogę jeszcze ulepszyć Tu herbaciarnię mogę zrobić Hmm. Kolumny esencji. Pozwala przewoływać jednostki, za rzadkie zasoby. No dobra, wezmę to. O, i mam twierdzę teraz będę mógł zrobić. Okej. Okay. No dobra. Najdługo będzie trzeci tydzień. O, tu już chodzi ten gościu, na którego gramy. Nie jak to zrobić, żeby to miało... Ręce i nogi. Coś takiego może? Zobaczmy jak to wyjdzie. Wydaje mi się, że powinno być w miarę gate. Że oni tutaj na górze tak... O, wygraliśmy. No e, dobra, pewnie już tu zostaciłem. Ile welapik mamy? Dobra, w sumie jak ja mamy już tą tęć, to mógłbym w to opójść. Cztery rutynowe stworzenia. Dobra, let's go. Mamy itemek. Mamy złoto. Itemek mam założony, tak? Tak, dobra, git. No i dobra. Przydałoby się tam kurde przebić, ale to może zro zrobimy w kolejnym tygodniu. Tam na drugą stronę mapy. Tu jest mamy. Pierdza Nie mam 15 kamieni chyba, bo ja kurde nie wziąłem tej To muszę wziąć do Do produkcji tych kamieni No Dobra, także teraz Nic nie robimy, za chwilę będzie nowy tydzień Próbujemy coś podziałać Ładnie jeszcze, a tam już jest gościu, nie? Którego będziemy musieli rozwalić Dobra, idziemy do miasteczka Zabierzemy sobie tych chłopów Hmm No i właśnie nie mam tego nie Tawerna Tawerny jakoś bardzo nie potrzebuję Szczerze mówiąc mamy Trzeci poziom miasteczka no nie to są te kolumny esencji dobra Na razie nie chcę Czekamy na nowy tydzień Dobra mamy nowy tydzień Także bierzemy sobie jednostki Tutaj nadal nie mam tych kamieni A zresztą już nawet nie mam golda Dobra, idziemy sobie tam Idziemy tutaj to przejąć O kurde ty, to jakaś walka już większa A, po prostu mury rozwalili, okej. Okay. Kurde, spoko. Pyk, straciłem coś? Nic. No i fajnie. A, tego nie mogę wziąć. Pyk. No i teraz już chyba będę mógł sobie... A, to już mam, dobra. I teraz możemy sobie... A, nie, potrzebuję jeszcze golda. W kolejny będziemy mogli sobie tą twierdzę zrobić. Ja tutaj czegoś potrzebuję. Szałowa świątynia. Żeby mieć żywiołaki. W to bym poszedł, bo tutaj jest siarka. Wrogowie nie mają szans wobec potęgi twojej armii. Kliknij pomiń, aby przejść do... Od razu do walki. Przejdź do wyniku. O kurde, ale dużo straciłem, ty. Chyba się nie upłacę tego robić. <grych> Magiczna ochrona. Dobra, wziąłem fortunę. Mamy tu siarkę, Kurde, i bitkę zacząłem. Dobra, zróbmy coś takiego, chyba. Ale tu kurde, to mi się wydaje, że menu straty. Chyba. Chyba tak. Pokaż. O, no, minus 9. Minus 17. Nie ciekawe, nie No była ciężka bitka. Dobra, bierzemy oligarchę. Tutaj jest niby łatwa bitka. Tu co mamy? O, mogę sobie kupić chłopów. Mogę jeszcze ich ulepszyć. Hmm. Dobra, kupujemy. Także mamy nowe jednostki, jakieś na kuniach. Tutaj musimy to rozwalić. Trzeba tam kurde przejść jakoś do wroga. Pyk, pyk. A czemu tak mały jednostek mam? Co moje jednostki? Adept. A to ja wolę łuczników chyba mieć. O. Za dużo. No dobra. Za dużo jednostek miałem. Pizza. No tutaj chyba za dużo strat nie będzie. Że raczej na chilku. Dobra, mamy to. Kolejny level mamy. Dziesiąty poziom już. Ucznictwo, o, to będzie fajne. Chyba. No i dobra, mamy przejście niby. Pytanie, gdzie jest ten gościu? Ty tu gdzieś wagoniki jadą. On gdzieś tam ma bazę. To jest w ogóle fajne, że te wagoniki tak jadą. Że mi tak gdzie gościu ma bazę, nie? Dobra, ale chłopaki już sobie za, yy, zaatakujemy w kolejnym odcinku, także dzięki za oglądanie i do następnego.